się odwracasz, by w cieniu schować twarz, choć na parę chwil trochę się obawiasz, czy na ten nowy dzień ci wystarczy sił. Początków to znak, że częściej wychodzi źle. To ty tworzysz świat, więc nie daj mu tworzyć cię. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Długo chowałeś głowę w piasek, nie wiedząc, że możesz decydować o tym, jaki będzie następny dzień. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Popłyń gdzie tylko chcesz, przeżyć swój własny sen. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Każdy nowy A teraz, kiedy roztomili, przenosimy się już do Kępna, tu Radio Sud na łączach. Witam serdecznie i zapraszam na 495. podsumowanie listy śląskich szlagierów. W tym tygodniu 3 piosenki poszybowały w górę, 3 spadły ze swoich dotychczasowych pozycji i 4 pozostały na tych samych miejscach. Jak wygląda to notowanie? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 bez zmian Bernadeta Kowalska, Palmowa Miłość. Również bez zmian na 9 Krzysiu Pietrek, Za wszystkie nasze dni. Miejsce 8 w dół Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. W górę natomiast pnie się Dawid Janiak, Apetyt na życie. Miejsce 7 bez zmian na 6 Alina, Tylko z tobą. Miejsce 5 to spadek szlagieru Tyle chwil przed nami zespołu Golden Mix. Na miejscu 4 Tim Fabian, Zabiorę ciebie do gwiazd. Ten utwór był na tym miejscu również w ubiegłym tygodniu. Na miejscu 3 w dół Paweł Gołecki i jego spojrzenia. W górę natomiast na 2 Edek Dworniczek, Moja nadzieja. I miejsce 1 Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. No i tak właśnie wygląda 495. notowanie naszej listy. Ja za dziś dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. 495. finał z Kępna, prosto z serca Wielkopolski, zakończył się zmianą na fotelu lidera. Tukej zasiadł już teraz szlagier Kochaną być choćby chwilę w wykonaniu właśnie Sylwii Drzewieckiej. Nie chcę skarbów ani gwiazd na niebie złotych, chcę, by tylko ktoś spoglądał w moje oczy.
dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie kciuk do góry na kanał szlagierowo.pl. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Anna Kandziora, Roman Sniczek i Robert Barlik. Artystycznie Banita Band. Miłość swe chałupie szczęście jest. Weź uchyl tej kobiecie trochę nieba, by romantycznie było miej ten gest. Tyż i czasem kwiotki dej, co dzień festy przytulej. Joci padam to by dzieci pszoła. Na kolację fajno weź, wyślij słodki SMS. To pielgrzymka, niech jedzie z księdzem się na Anaberg, a ty napiszesz do niej ta piosenka. Oddany będziesz jak Marysi cwerk. Tyż i czasem kwiotki dej, co dzień festy przytulej. Joci padam to by dzieci pszoła. Na kolację fajno weź, wyślij słodki SMS. A już za chwilę w naszym studiu pojawi się duet. Ona, Michalina Starosta. On, Marcin Janota. Zapytam się, czy już to tak na stałe, ten taki duet. Czy to taki, powiedzmy, artystyczny skok w bok. Jeszcze dzień, a może dwa. I moje sny spełnione w pełnym blasku dnia. Blasku dnia. Twoją twarz i uśmiech twój cały czas. Gdzie nas
nasze sny spełnione w pełnym blasku dnia, blasku dnia. Twoją twarz i uśmiech twój całować pragnę, bo ty jesteś ze mną tu, ty jesteś ze mną tu. Biegnij ze mną tam, tam, gdzie nas nie dojrzy nikt. Brzegiem morza, plażą, pośród pal. Zanim Marcin Janota w tym studiu pojawi się jako gość, to posłuchajmy go w roli radiowca. Tak, bo czas i pora na notowanie szlagierowo.pl w Radiu Fest. Witam widzów na szlagierowo.pl. Mam przyjemność przedstawić Państwu 204. Fest, finał Top 10 Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl. W tym finale 3 szlagiery spadły ze swoich pozycji. 6 szlagierów podskoczyło do góry. Jeden szlagier pozostał bez zmian na swoim miejscu. I tak, na 10 Harmonik z Tobą na zawsze, na 9 Krzysztof Pietrek za Wszystkie nasze dni. To największy spadek w tym finale, niestety. Na miejscu 8 Alina Tylko z Tobą, na miejscu 7 Dawid Janiak Apetyt na życie, miejsce 6 Karpowicz Family Zobacz jak pięknie. Na miejscu 5 Bożena Mielnik Tak bardzo chcę. Miejsce 4 Mirosław Szołtysek Lato w nas jest. Miejsce 3 Tim Fabian Zabiorę cię do gwiazd. Miejsce 2 Sylwia Drzewiecka Kochaną być choćby chwilę. I na miejscu 1 Tyle chwil przed nami grupa Golden Mix. To był 204. Fest Radiowy Finał Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl. Zapraszam w niedzielę na kolejny finał na 100,2 FM na Śląsku. Pozdrawiam, Marcin Janota. To 204. finał radiowej listy szlagierowo.pl zakończony zwycięstwem szlagieru Tyle chwil przed nami w wykonaniu grupy Golden Mix. Notowanie przedstawił Marcin Janota, który to właśnie w towarzystwie Michaliny Starosty już za moment w tym studiu. Lecę się po chałupie i łobijo się, abo śpi.
Duć maszkeci i przezywą, a roboty się nie chytą. I to wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten pieroński blues prześladuje mnie duch. Lecę się po chałupie i łobiją się albo śpi. Duś masz chyci i przezywą, a roboty się nie chytą. I no wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten pieroński blues prześladuje. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek. Dajcie kciuk do góry na kanał szlagierowo.pl. Miłego oglądania. Pozdrawiamy. Michalina Starosta i Marcin Janota. W szlagierowym studiu moi goście, więc już teraz śmiałoby nam mógł się z nimi wziąć i przywitać. Razem ze mną Michalina Starosta i Marcin Janota. Witam was gorąco i serdecznie. Cześć, witamy cię. Witamy serdecznie. Witamy. Dobrze, słuchajcie, to takie pytanie dotyczące tego, co żeście razem też już stworzyli, bo pewnie wszyscy już też pytają, a ja zbyda taki jak wszyscy, czy ten duet na stałe już tak? Nie. 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 Możemy wszystkim nie. uspokoić. Nie, nie, nie. 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 Okay. Ale to aż tak strasznie było, no nie. Nie, 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 absolutnie, tylko... Tak jak tylko powiedziałeś. Nie. Tylko nie. Pytanie pada. Smaczne te pierogi, ale już więcej ich nie gotuj. Tak, tak, tak. Pytanie pada bardzo często i no, odpowiadamy razem, że nie. Myślę, że Marcin też gdzieś tam powie dlaczego, ale to było marzenie Marcina, żeby zaśpiewać, żeby się pokazać. Fajnie, że akurat to marzenie chciał spełnić ze mną. Tak właśnie to wygląda. No. Brzmi to tak troszkę jak dwojako moja druga część pytania, czyli skok w bok taki to był jednorazowy? Nie. Znaczy, ale artystyczny, tak, ale artystyczny, bo chodzi, chociaż ty nie, bo ty to już razem z gitarzystą skakałaś, to raczej nie, dobrze. Czyli nie było pytania. Nie siejemy plotek żadnych. Tak nie siejemy plotek, chociaż się tak śmialiśmy, jak nagrywaliśmy, czy właśnie, czy tą piosenkę, czy ten teledysk, to śmialiśmy się, że żona Marcina i mój mąż wiedzieli, że się będzie działo, że będą plotki i ploteczki, także oni są spokojni. Spokojni. Tak. Dobrze, o tym jak bardzo są spokojni zarówno żona, jak i mąż, czy państwo, to już o tym za chwilę właśnie z moimi gośćmi dzisiaj. Także zostańcie. Patrząc bezkresną dal. Troszkę już my tego też zdradzili, ale bo sama Michalina żeś powiedziała, że to było marzenie Marcina zaśpiewać. Marcin, bo to takie, nie wiem, modne to złe określenie, ale już wszyscy śląscy radiowcy śpiewali. Ta moda zapoczątkowała Radio Silesia, tam śpiewają wszyscy, powinno być portier też śpiewał. Jak ino widzi na dzień dobry tam, nie wiem, kogoś z dyrekcji albo coś, to też już śpiewał. To tym tropem, czy to jednak było wcześniej, jakaś tam w tobie się działo? Nie, to masz rację. Gdzieś tam to się działo we mnie i nie ukrywam, że miałem takie marzenie, żeby kiedyś spróbować
Czy to było śpiewanie, to tutaj jeszcze myślę podyskutujemy, natomiast ta melorecytacja plus tam taki fragment, który zaśpiewałem i powiem szczerze, chciałem właśnie to zrobić z Michaliną Starostą i to nie będę tego ukrywał. Pamiętam, że jak chciałbyś tą historię poznać, to w czerwcu będąc właśnie na wczasach gdzieś usłyszałem pewien utwór i pomyślałem, fajnie by było może ten utwór zaśpiewać razem z Michaliną. Wysłałem Michalinie tą piosenkę, Michalina stwierdziła, że czemu nie, zróbmy to, może to być rzeczywiście coś fajnego. No i tak gdzieś się to wszystko urodziło. Potem Janusz Drewniak dołożył swoje, moja córka, czyli Gosia, dołożyła tekst razem z Michaliną i z Januszem. No i tak powstał utwór, który można teraz oglądać między innymi w liście. No i tak jak fajnie, tak fajnie, jak, że Marcin zwrócił na to uwagę, że to była melodeklamacja, bo Jarek, u którego tworzy się cała reszta, czyli wokale i cały mix i mastering, powiedział nic na siłę, no słuchajcie, no nie zrobimy z Marcina Celine Dion, tak? To bardziej Joe Cockera myślałem, ale dobra. No ale okej, okay, niech będzie Celine Dion. Przepraszam, nie. Ja ostatnio po prostu mam teraz jest to modne, nie? Na Celine Dion, że sorry. To nie chodzi o banie na Celine Dion, teraz jest po prostu modne, jak się z Marcina robi Celinę. I z Celiny Marcina na przykład, więc może tym myślę, to pomyślmy. Tego by nie chciała, powiem szczerze. Nie, ale chodziło o to Jarkowi, że nic na siłę. Oczywiście w studiu można zrobić wszystko, ale po co? Wyciągnijmy to co najlepsze i tak to też właśnie wygląda. Okej, okay, dobra, a powiedzcie mi, albo inaczej. W tym momencie się zatrzymiemy. Zrobimy sobie taką krótką przerwę, wyskoczycie sobie po coś do picia, a ja ich zaskoczę pytaniem już za chwilę. Szybko musieliście skoczyć po coś do picia, już wracamy. Poukładajmy sobie to też teraz tak, zanim to pytanie, które mogło zaskoczyć, ale to zacznijmy od tego, czemu cover prawie, a nie coś zupełnie tam autorskiego, bo uwaga, będę po chorwacku. Swe sto serce pozeli, taki jest tytuł ponoć oryginału, wróć do mnie kochany, znaczyć Tomo, nie. Tytuł polski, a jak to jest? Powiem ci, że nie tłumaczyłam sobie tego tak dosłownie, ale cała piosenka opowiada też o miłości gdzieś tam takiej utraconej i o tym, że wszystko gdzieś tam dobrze się kończy i właśnie w takiej konwencji miało być to utrzymane. A dlaczego cover? Bo Marcin był na wspaniałych wakacjach w Chorwacji i gdzieś ta nutka mu w tej głowie... W Radiu Dalmacja dokładnie to tak się wydarzyło, no, że miałem okazję posłuchać gdzieś tego. Gdzieś posłuchał i ja stwierdziłam, czemu nie, no... Czyli my z Januszem... Ale zobaczcie, bo jest troszkę też taki wspólny mianownik do tego. Zaczynacie coraz częściej my, Ślązoki, wyjeżdżać w stronę chorwacką i przywożymy stamtąd te nuty. Grzesiu Poloczek, zupełnie podobno historia Malinkomii jest, tak? Pojechał, żona kupiła mu jedyna pamiątka, stamtąd płyta i tam ta piosenka i stąd też ta piosenka jakby powstała. Tutaj jest zupełnie podobnie. Czy to nie jest tak, że też te chorwackie nuty na nosie coraz to bardziej są, nie wiem, modne, ale zaczynają też nam trochę ciążyć, nie? Bo idziemy w taki klimat, który... No tak, bo on jest taki rytmiczny, gdzieś tam bardzo zbliżony do naszego, ale ta piosenka w ogóle nie brzmi chorwacko po aranżacji Janusza. Ona zupełnie straciła ten chorwacki klimat i na tym też, nie powiem, gdzieś mi zależało, żeby to nie było typowo chorwackie, żeby pokazać ją od innej strony, nie? Więc to nie jest typowo, bo wiadomo, tak jak poznamy greckie rytmy, tak poznamy chorwackie, one wszystkie gdzieś są mocno zbliżone, a myśmy chcieli pokazać, że z takiego fajnego, przepięknej zresztą chorwackiej piosenki można pójść w trochę inną stronę i dokładnie myślę, tak, że to się udało. Szczególnie kiedy zobaczysz teledysk, tak naprawdę my nie opowiadamy tam historii z wyjazdu no, jakby do Chorwacji. Jakby teledysk jest zupełnie specyficzną, tak, specyficznym obrazkiem, jeżeli patrząc na to, co na dzień dzisiejszy produkuje się i pokazuje się widzom i tym odbiorcom szlagierów. Ale powiedzcie mi teraz, bo wspominaliśmy o tej takiej melorecytacji, to jest też bardzo z jednej strony trudny element zarówno do wyrecytowania, ale też do zestawienia w numerze, bo jest pora takich numerów, klasyków nawet, które poległy na tym. Jakby nie spojrzeć na przykład numer Szukaj Mnie, tak, który po tam 10 latach doczekał się nowej aranżacji, jest całkiem fajnie wyśpiewany, ale ten moment melorecytacji jest tam taki średni. Nie obawialiście się tego?
Znaczy, nie obawialiśmy się. Wydaje mi się, że to po prostu... My to traktujemy, powiem szczerze, jako taką fajną przygodę. Ja też tak traktuję i myślę, że Michalina także. Więc ja się tego nie obawiałem. Poza tym, no tak jak ty, Sebastian, pracujesz w mediach, pracujesz też w radiu, więc trudno jest radiowcowi wyjść, powiedzmy, i zaśpiewać piosenkę, bo ja powiem szczerze, ja bym się w tym nie do końca dobrze czuł. Melorecytacja to jest to, co robimy w radiu, czyli po prostu w jakiś tam sposób mówienie. Nie było to łatwo do nagrania, bo tu chodziło o to, że jednak każdy z nas ma jakieś takie swoje, bym powiedział, wyłączone naleciałości radiowe. Radiowe, nie ukrywam, że to nie było takie proste, tak. Wiemy, przy nagraniu. Podchodziliśmy do tego kilkakrotnie i w końcu, ja może zdradzę, wyobraźcie sobie Państwo, że naprawdę to chyba były dwie sesje nagrywania, bo ja mówiłam, Marcin, to nie to, ja wiem, że to jest taka haksa ze mnie wtedy wyszła mocna. Ja mówię, Marcin, naprawdę to nie jest to. I wyobraźcie sobie Państwo, że Marcin usiadł na takiej kanapie u Jarka właśnie tam, gdzie nagrywamy, usiadł, dopasowaliśmy ten mikrofon i tak jak usiadł, tak to powiedział. Ja mówię, i od początku tak to trzeba było zrobić. Czyli jak w radiu. Jak w radiu, nie? Dokładnie tak. Tak wyglądał, jakby kulisy wyglądały tego, tak, tego dokładnie. Nagrania. Czyli to potrzebowałeś, żeby ci stworzyli takie warunki, które są takimi naturalnymi warunkami. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bo to nie jest takie proste. Jeżeli ktoś komuś się wydaje, że podejść do mikrofonu i cokolwiek zaśpiewać, to jest taka prosta rzecz. Jeżeli ktoś jest wokalistą jak Michalina, to jest prosta rzecz, ale jeżeli ktoś jest tak jak ja, czy ty, radiowcem, czy jeszcze zamieścić czymś innym i nagle musi zaśpiewać, to nie jest taka naprawdę łatwa sprawa. No nie jest to łatwa sprawa. Przyznaję, podejmował próby wyśpiewania czegokolwiek, zawsze kończyły się słowami realizatora. Weź to lepiej przeczytaj. Dobrze, będziemy czytać kolejne pytania. Nasi goście zostają w studiu. Słyszysz mój głos. Policzyliśmy to z producentem, że to już trzeci singiel Michalina, który zapowiada twoja druga płyta, bo od pierwszej płyty troszkę czasu jednak upłynęło. Pamiętasz, w którym roku się ta pierwsza pojawiła płyta? Pierwsza w 2017. Czyli mamy 5 lat. To jest dosyć szmat czasu. Czy to nie już czas na wydawnictwo z numerem 2? Tak, ten czas nadejdzie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, że nic nie pokrzyżuje tych planów, bo jak można na moich profilach społecznościowych zauważyć, praca w re i to tak dosyć mocno, z czego się bardzo cieszymy. Więc jeżeli żadne siły zewnętrzne nie pokrzyżują nam tego. Żadna pandemia. Tak, żadna pandemia, żadna jeszcze większa inflacja mamy teraz. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i w końcu ta druga płyta ujrzy się na płycie. Możemy już coś zdradzić na temat tej drugiej płyty? Czy ta płyta jest już w jakimś takim surowym stanie? Wiesz co, tak, bo utworów mamy na dzień dzisiejszy 30, z którego będziemy wybierać, myślę, że około 12-13, tak jak było przy pierwszej płycie. A dlaczego 30? Raczej ich będzie i tak jeszcze więcej, bo Janusz zapewne, tak jak dzisiaj go domy, to on siedzi i rzeźbi kolejne numery. I on chce po prostu na tę drugą płytę tego, co mamy, powybierać takie najsmaczniejsze kąski, które by chciała włożyć na ta płyta i to już któryś raz powtarzą w naszych rozmowach, czy też w innych, że to będzie tak bardzo osobisto i myślę, że poniekąd w niektórych piosenkach intymna płyta. Intymno, osobisto, czyli troszkę nie brzmiąco jak Gryf na Frela. A, się zdziwisz. Okej. Dobra, za chwilę się będziemy z Gryfną Frelą żegnać, a wy zostańcie, bo ostatnie pytanie przed nami.